Witam, witam w kolejnym wideo. Dzisiaj opowiem Ci trochę na temat ciekawego typu kobiety, na który powinieneś szczególnie zwracać uwagę. Ten typ kobiety to kobieta bluszcz. O co chodzi? No chodzi o to, że jak trafiasz na dziewczynę, która próbuje Cię wyizolować od znajomych, od kolegów, od rodziny, chce od razu z Tobą zamieszkać, jak dziewczyna od razu wymaga, żebyś spędzał z nią jak najwięcej czasu, żebyś kupował jej prezenty, żebyś bardzo się starał o to, żeby ona była Twoją obsesją, to może być taki symptom, że to jest właśnie kobieta bluszcz, która chce Cię uzależnić od siebie emocjonalnie i po prostu chce Cię odciąć od jakiegoś starego środowiska, od znajomych, kumpli, nie wiem, rodziny, jakichś kontaktów z koleżankami, no tego, co masz teraz na co dzień. I dlaczego to jest niebezpieczne? Jest to niebezpieczne dlatego, że jeśli tak postąpisz i dasz się takiej kobiecie w ten sposób omotać, to potem możesz być bardzo nieszczęśliwy. Bo wiele takich kobiet tego typu, o których teraz mówię, jest toksycznych. Próbuje Cię uzależnić od siebie emocjonalnie. Chce, żebyś od razu z nią zamieszkał, taka dziewczyna. Chce, żebyś już nie utrzymywał kontaktów z kolegami. Od razu Ci rzuca jakieś teksty na temat wspólnego mieszkania, związku, tego, żebyś był z nią razem, żebyś poświęcał jej więcej czasu, żebyś już nie wychodził na piwo z kolegami. I w konsekwencji to prowadzi do tego, że Ty spędzasz czas tylko z nią, znasz tylko ją, wszyscy gdzieś tam znajomi się od Ciebie odwracają, tracisz kontakty, bo kumple też widzą, że jak nie poświęcasz im wystarczająco dużo czasu, no to niestety coś tam po prostu, jak się nie pielęgnuje o koleżeństwo, przyjaźń, to też te relacje robią się gorsze i w konsekwencji stajesz się nieszczęśliwy, bo spędzasz czas tylko z tą kobietą, no może rozwijasz się zawodowo, potem nawet bierzesz ślub, ale jesteś tylko uzależniony emocjonalnie od niej. Nie masz jakiejś takiej swojej otoczki, przyjaciół, znajomych, kumpli. Więc jeśli zauważasz, że kobieta ma zbyt dużą skłonność do tego, żeby Ci robić tego typu rzeczy, jak opowiedziałem w tym wideo, czyli żeby Cię uzależnić od siebie jak najbardziej, żeby z Tobą mieszkać, żeby Ci nie pozwalać spotykać się z kumplami na jakieś tam piwo, żeby nie pozwalać Ci nawet z kolegą, nie wiem, wyjść na rower, tak? Czy umówić się na jakąś tam pogawędkę, to już mogą być symptomy, że ta dziewczyna chce Cię bardzo uzależnić emocjonalnie od siebie, co niekoniecznie jest dobre, bo tak jak mówię, w dłuższej perspektywie czasu, po paru latach takiego związku, może się okazać, że Ty nie potrafisz z tego związku zrezygnować, bo już nie masz znajomych, przyjaciół, mieszkasz tylko z tą dziewczyną, mimo tego, że ona Ci nie pasuje, to nie potrafisz z nią zerwać, bo ona jest dla Ciebie wszystkim, co masz, co znasz, a wszystko, co jest nieznane, czyli poznawanie innych ludzi, innych kobiet, innych kolegów, to jest według niej coś złego. A przecież relacje z ludźmi to jest też to, co nas bardzo uszczęśliwia. Także uważaj na to, żeby nie wpaść w taką pułapkę kobiety bluszcz. Ja to tak nazywam, bo to jest tak samo jak z tą rośliną, która porasta mury. Tak samo jest z typem kobiety bluszcz. Jeśli taka kobieta Cię omota, usidli, żebyś był tylko dla niej, żeby Cię manipulować, sterować, to już po Tobie. Uważaj na takie kobiety, dlatego że jeśli odetniesz się od znajomych, od kumpli, tak, będziesz tylko czas spędzał z nią, to jest bardzo toksyczne. Każdy normalny człowiek, będąc w związku, oprócz tego, że jest w związku, potrzebuje relacji z innymi ludźmi, tego, żeby czuć się wolnym, a ten związek, kobieta w Twoim życiu, to jest tylko dodatek, który dodatkowo poprawia jakość tego związku, jak Ty się czujesz, tego, że czujesz się spełniony, zakochany, że masz też drugą połówkę, drugą osobę. Ale tutaj, tak jak mówię, nie należy padać w skrajności, że Ty poznasz dziewczynę, dla której zrobisz wszystko. Bo pamiętaj, jak Ty tyle zainwestujesz też, że pourywasz nawet dla niej kontakty z kumplami, co się właśnie często dzieje, kiedy poznaje się taką typową kobietę bluszcz, to potem też na tym tracisz, tak? Bo nie masz tych znajomości ze starych lat, nie masz tych kontaktów, skupiasz się tylko na tej dziewczynie, na jakimś tam życiu zawodowym. No i po pracy co? Wracasz, siedzisz do domu, pijesz tam herbatę, idziesz spać i każdy dzień jest taki sam. Natomiast szczęście w życiu też bierze się z relacji z innymi ludźmi i jeśli tych relacji Ci będzie brakować poprzez właśnie działania takiej typowej, toksycznej kobiety, tak jak mówię tutaj w tym wideo, będziesz bardzo nieszczęśliwym facetem. A wiem, że takie kobiety się trafiają, także przestrzegam Cię tutaj szczególnie przed takim typem kobiety. Jeśli teraz planujesz zdobyć jakąś dziewczynę na dłuższy związek, to jeśli widzisz, że ona stara się Ciebie usiedlić, próbuje manipulować w ten sposób, że już zamieszkajmy razem, już Ci mówi od razu o ślubie, już Ci mówi nie spotykajmy się ze znajomymi, Twoimi, tak, chodźmy do moich znajomych,
pojedź do moich rodziców, poznaj ich, może nawet zainwestuj własne pieniądze w dom moich rodziców. To jest też manipulacja kobiety po to, żebyś ty jak najbardziej był uzależniony emocjonalnie od niej. Ale jeśli kobieta, bo oczywiście każda kobieta mniej lub więcej ma takie tendencje, ale jeśli widzisz, że kobieta ma zbyt duże takie tendencje, żeby zbyt bardzo cię manipulować, żebyś zbyt bardzo wszystko robił dla niej, pod nią, za nią, żebyś opłacał za nią mieszkanie, żebyś ty za nią pracował, żebyś jej kupił samochód, to jest właśnie taka kobieta bluszcz często, która chce cię wykorzystać, zmanipulować. I to prowadzi w wielu przypadkach do toksycznych relacji, bo ty robisz dla takiej dziewczyny wszystko, jej przestaje zależeć, niejednokrotnie gdzieś tam może nawet się zdarzy, że cię zdradzi, bo ona nic nie wnosi do tej znajomości, a ty robisz pod nią wszystko. Także uważaj na to, bo naprawdę możesz się tutaj rozczarować, a mam sporo konsultacji, gdzie właśnie faceci popełniają ten błąd, że poznają taki typową kobietę, która chce ich omotać. Ten typ kobiety bluszcz, która chce zawładnąć ich życiem, chce zmienić ich życie, która nie pozwala im się spotykać ze znajomymi, wychodzić nawet na piwo z kolegą i od razu chce faceta usiedlić po to, żeby mieć z nim dziecko, żeby facet nie potrafił z niej zrezygnować. Przemyśl sobie to, co powiedziałem, bo to wideo może ci uratować życie. Tak w ogóle niedługo 11 lipca mam urodziny i z tej okazji przygotowałem dla ciebie wielką promocję. Możesz 20 kursów moich pobrać w 50% niższej cenie, każdy, lub w pakiecie nabyć te wszystkie kursy ponad 81% taniej. Jeśli chcesz skorzystać z tej promocji, to pod tym wideo masz linka. Jeśli klikniesz ten link promocja.uwodzeniewdzień.pl, to tam możesz skorzystać z promocji, jednak promocja jest dostępna tylko do czwartku, do godziny 24. Potem kasuję tą stronę, także to jedyna taka okazja niepowtarzalna w tym roku. Myślę, że warto skorzystać, tym bardziej, że możesz tutaj kupić moje wszystkie materiały praktycznie w naprawdę niskiej cenie. Zapraszam do korzystania, do celebrowania, świętowania moich urodzin razem ze mną. Polecam skorzystać z promocji, myślę, że to dobra oferta. Kliknij link pod wideo i zobacz sam, co dla ciebie przygotowałem. Pamiętaj, w czwartek ta strona zniknie. Więc masz mało czasu.